najbliższych dniach część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej złoży wizytę w prokuraturze krajowej. Mają poznać postępy prac w śledztwie wokół tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. 11 lat temu świat 96 polskich rodzin brutalnie został wywrócony do góry nogami. 10 kwietnia Polska wstrzymała oddech. Małgorzata Wasserman, córka Zbigniewa Wassermana, który był na pokładzie samolotu Tu-154M, wciąż stawia wiele pytań o to, co wydarzyło się w Smoleńsku. O ile uważam, że uda nam się z dużymi trudami po wielu latach odtworzyć przebieg katastrofy, to zadaję sobie pytanie, ile lat poczekamy na rozplątanie układanki, w której będziemy wiedzieli, kto pociągał za sznurki, kto wydawał decyzje, komu, kiedy, w jakiej konfiguracji. Sprawą cały czas zajmuje się prokuratura krajowa. Jej śledztwo zostało przedłużone do końca grudnia tego roku. Przyczyny bada również podkomisja Antoniego Macierewicza. Prowadzone prace są niejawne. Rodziny tych, którzy zginęli w Smoleńsku, czekają na informacje, co dalej. Teraz jesteśmy wstępnie umówieni, my rodziny, w jakiejś części, które zgłosiły taką chęć w prokuraturze. Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, mam nadzieję, że COVID nam tego nie zablokuje, bo to też jeszcze nie zapominajmy o tej szczególnej sytuacji, w której jesteśmy, że o jakichś postępach prac się dowiemy. Rodziny ofiar smoleńskich, jak zaznaczyła Małgorzata Wasserman, czekają przede wszystkim na opinie końcowe. Składać się one będą z opisu procesu badawczego i konkluzji.